No, co patrzysz, co? Dobierasz się mojej paczuszki. W ogóle w przedszkolu u mnie w pracy mieliśmy tak zwane Secret Santa, czyli no, Mikołajki. I losowaliśmy, kto komu kupuje prezent. No i właśnie dzisiaj był ten dzień, gdzie rozdawaliśmy sobie, w sumie położyliśmy bardziej tam, gdzie sąsiedzi i w trakcie przerwy obiadowej mieliśmy po prostu niespodziankę. No i powiem Wam, bardzo fajne rzeczy dostałam. Już paczuszkom oczywiście już musiałam otworzyć, ale pokażę Wam, jak to pięknie jest zapakowane. W ogóle tu jest, każdy jest zapakowany osobną po prostu torebeczkę. Papier pakowny w sumie bardziej. Tak, dostałam jeszcze cukieraski. Tu jest kolejna rzecz. No, oczywiście Garfield już do wstążeczki się dobiera, jak zwykle. No i tu też miałam wstążeczkę, ale już upadła, dlatego że tak, tu miałam też wstążeczkę, ale otworzyłam kilka rzeczy, tak, jeszcze dostałam taką uroczą świąteczną. O, zobacz, chcę zobaczyć, co mam. Uroczą świąteczną świeczuszkę. Dostałam jeszcze uroczą taką kulę do kąpieli. O, oczywiście chcę pomachać. Tu jest jeszcze coś fajnego, ale to później otworzę, to Wam pokażę. I jeszcze dostałam kolejną torebeczkę, także prezentów a prezentów. Tak, Garfield też oczywiście musi zobaczyć, poczuć. Ale powiem Wam, fajnie, że tak są w taki papier ozdobny zapakowane, mimo tego, że są w takiej torbie, bo naprawdę uroczo to wygląda. O! Co robisz? Będziesz otwierał kokardkę, tak? Co robisz? Co ten kotek kombinuje? No, co tu masz? Masz kokardkę, tak? O, jaki to słodziak jest! No, jesteś małym słodziakiem, Garfiś. Tak? No, ślicznie. Ale ładnie wyglądasz, co? Co tam jeszcze jest? Także tak wyglądają rzeczy, które dostałam. W ogóle piżamka jest przeurocza. Jak widzicie, uwielbiam Mickey Mouse, Minnie Mouse, także idealna dla mnie, będzie idealna na zimę i jesień, w ogóle może też później jakąś zimniejszą wiosnę czy coś. Dostałam też termofor. Tak, Garfield nie wie, co to jest. Zrobił sobie namiot jak zwykle. Świeczuszkę już widzieliście, dostałam też taki uroczy notatnik z myszką Mickey oczywiście i długopisem. Także powiem Wam, naprawdę genialne prezenty. Bardzo się z tego cieszę, wszystkiego. No, Garfield już ma urodochę. Także fajnie, w ogóle moje kolorki, uwielbiam też róż, także idealnie trafione prezenty. O, już coś dorwał. Co masz fajnego, co? Masz świeczuszkę, tak? Ojejkuś, nie mogę z tego słodziaka. Także ma zabawę życia i chyba dzisiaj już będę spać w tej piżamce. Także kolejna do kolekcji. Trzecia albo czwarta piżamka z Disneya. Czy już nawet piąta. Nie wiem. Pogubiłam się troszkę w liczeniu, także muszę się sprawdzić i dam Wam znać. Także tak, co szukasz, co, Garfield? Czego szukasz? No. Myślę, że to dla niego, oczywiście. A ciekawa jestem, czy będzie się bawił tymi dzwoneczkami, bo są. O, jest taka bombka, dzwoneczek. Może tym będzie się bawił, co? Co masz? No, oczywiście. O, kto się tak bawi, co? Także ma zabawę jak zwykle. Coś dla Garfielda też było, tak? No, co masz, co? Gryziesz sobie? Także tak. Mały też coś dostał, żeby nie było, że wszystkie prezenty moje. O, jaki śmieszny. Jaki śmieszny, co masz, co? O, sobie odbija, tak? Masz bombkę, zawsze zdejmuję bombki z choinki, to teraz mam swoją bombkę, taką malutką. Tak? O, jak sobie urocze trzyma. Tak, zabawa dalej trwa. Garfield ma zabawkę, no. Masz wstążeczki, tak? Także jemu do radości wiele nie potrzeba. Co ty masz? Co ty gryziesz, co? Jakie skupienie. Ojejku, jejku. Co tu się dzieje? Także sobie tą bombkę normalnie przemieszcza. Uderza ją.
odbija wszystko, tak? Co ty masz, Garfield? W ogóle fajnie, patrzcie, jak łapką trzyma. Uroczy to wygląda. O, zleciała ci na dół. Jejku, jejku, ale ty się bawisz, co? No co ty masz, co? Położyłeś sobie na łebku, tak? O jejku, jejku! Ale ty jesteś kotek, co? Świąteczny kotek. Świąteczny Garfield jesteś, co? Jak sobie trzymasz, o jejku, jejku! Co tu się dzieje? O, tyle radości. Tak? Masz dużo radości, Garfik, co? Jak zwykle, z wszystkiego. Tak, byłam ciekawa, ile mu zajmie urwanie tej oto bombki. I tak, właśnie się udało. Po 15 minutach, 20? Także teraz bombkę ma osobno, ale dalej bawi się wstążyczkami. No, w ogóle patrzcie, gdzie zaraz chyba się bawił tą pompką. O, jej! Kto tak się bawi? O, dzięki! Także taki mały słodziak, no, masz bombkę? Muszę pilnować tylko, żeby jej nie zjadł, ale chyba nie będzie mieć takiego pomysłu. W ogóle patrzcie, mu się śmiesznie nałożyła ta wstążeczka, no. Ojej, kuś. Czy można normalnie patrzeć na tego słodziaka cały czas? Się zachwycać tym pięknym, przystojnym kotkiem, co? Co masz? Hop. Masz piłeczkę, czyli bombkę, tak? No, co ty masz? No, co ty masz? Co tu się dzieje, co? W ogóle śmiesznie on się bawi z tą bombką. O, i zleciała. I tyle było widać kotka, co? Gdzie masz tą bombkę, co? Cześć. Masz bombkę. O, jaki skok. No. Kto jest taki mały spryciula, co? Co masz? Co? No, łapką możesz wziąć, tak. Jak kiedyś się bawiłeś. Co masz? Łapką. O? Co tu się dzieje? O! Sam łapiesz, tak? Kto to łapie, co? No, łapiesz? Masz światełka, tak? Gryziesz sobie. Jak łapką sobie przytrzymujesz, co? Takie mały spryciula jesteś. Tak? Co tu się dzieje, no? Uwaga! Przygotowany? O! Ślicznie! No, co masz? Uwaga, przygotowany? O! Złapałeś? Tak, masz lampkę? No, co tu się dzieje? Teraz z drugiej strony idziesz atakować, tak? No. Co robisz? O, jajku, jajku. Tak, rusza się bombka, tak? No, normalnie już piłkę życia. Bawisz się koszykarzem jesteś, tak? Odbijasz sobie piłeczkę. No. I drugą. Co ty wyczyniasz, co? Zaraz będzie latający Garfield z choinką. Tak? Coraz wyżej wchodzisz. No. Co ty kombinujesz? Garfield. Ja nie mogę. Co ty robisz? No i kolejna. Która już piąta? Czy szósta? Ale się uwziąłeś na te bombki, co? Jak tak można? Co teraz robisz? Kolejną, tak? Garfik! Już? Skończyłeś? Czy dopiero zaczynasz? Dzięki! O, masakra! Co tu się wyczynia? No? Masz teraz bombek a bombek, co? No. Co ty wyczyniasz? Co ty wyczyniasz? No.
Możesz nie jeść tego sznurka? Agenciec mały? Tak. Musisz, będziesz mieć kręgle niedługo, co? O, nie mogę. O, nie mogę. Co tu się dzieje, co? Aha. Nawet nie ma co poprawiać tych bombek. I tak je zaraz rzucisz. No, ten łańcuch to jest po prostu kosmos. Mówisz, sam sobie ułożyłeś garfik, tak? Co ty kombinujesz, co? Aż strach pomyślisz, co by było, gdyby stała na podłodze. No? Co ty robisz? No? Oj, Garfield, Garfield. Co ty, mały, wyczyniasz?